Panowie, czy rekonstrukcja rządu i zmiana na stanowisku premiera jest realna w najbliższym czasie? Może wspomniany przez pana redaktora pan Morawiecki jest silnym kandydatem, czy to jest, są raczej mrzonki? Wydaje mi się, że nie na tym etapie. To znaczy musiałoby, tak długo jak PiS utrzymuje nawet niewielką, ale jednak cały czas przewagę w sondażach i jak to wydaje mi się, że tego typu ruch jak wymiana premiera byłby dla PiSu bardzo ryzykowny. No bo też trzeba by wtedy powiedzieć, dlaczego się to robi, prawda? Skoro pani premier dobrze bardzo działa, taka jest oficjalna przecież wersja, była w Brukseli i odniosła tam wielki sukces, za który została nagrodzona przez Jarosława Kaczyńskiego kwiatami i wszyscy twierdzą ze strony rządowej, że to przedsięwzięcie było wielkim zwycięstwem Polski i wzrostem jej statusu, pozycji i wszystkiego, no to przecież za takie rzeczy się nie karze, tylko się nagradza. Przepraszam, więc nie wszyscy, bo w wywiadzie dla nas Jarosław Gowin na moje pytanie, czy to był wielki sukces, czy tylko umiarkowany, powiedział, to była porażka, więc jednak nie wszyscy. No tak, ale Jarosław Gowin, można powiedzieć, że nie jest z tego twardego jądra PiSu, tylko jest jednak w jakimś mierze partią stowarzyszoną z PiS-em. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne stanowisko Jarosława Kaczyńskiego, no i wszystkich ważnych ministrów w rządzie, no to poza tymi, którzy na lotnisko przyjechali, i jeśli słuchamy się w te wypowiedzi, to wszyscy twierdzą, że to był sukces, co najwyżej nie bardzo wiadomo tylko, czy to był wielki sukces, czy był trochę mniejszy. Ale już nie ironizując, tylko mówiąc tak bardziej poważnie, nie wydaje mi się, żeby w tej chwili taka zmiana była czymś z punktu widzenia interesów rządu roztropnym i właściwym, bo to by tylko doprowadziło do większego rozchwiania chaosu i byłoby też takim ustępstwem w stosunku do napierającej opozycji. No pamiętajmy, że zapewne w piątek będzie dyskusja na temat wotum nieufności i na temat kandydata opozycji Grzegorza, którym jest Grzegorz Schetyna. No w tej chwili, czy w bliskiej perspektywie dokonywanie zmiany na stanowisku premiera wydaje mi się byłoby poważnym błędem i nie spodziewam się, żeby to było możliwe. Nawet te najbardziej niby zagrożone ministerstwa, no mówiło się bardzo dużo o Witoldzie Waszczykowskim, prawda, jako takim pierwszym kandydacie do zmiany, no to jest trochę tak, że bardzo się dużo o tym mówi, za każdym razem się komentatorzy twierdzą, że to już będzie lada moment, a minister Waszczykowski dalej działa i dalej funkcjonuje, więc ja z dużym sceptycyzmem podchodzę do tych różnych zapowiedzi. Minister Waszczykowski jest chyba najczęściej medialnie odwoływanym ministrem w tym rządzie. Jakbyśmy tak policzyli, to pewnie już z 10 razy co najmniej takie plotki krążyły o tym, że on na pewno zostanie odwołany. Ja się zgadzam z Pawłem, też nie wierzę w zmianę premiera w najbliższym czasie, ale też trzeba pamiętać, że Jarosław Kaczyński ma upodobanie do zarządzania przez kryzys, co zostało dobrze i ładnie pokazane w serialu Ucho Prezesa. I może być tak, że w którymś momencie pod wpływem sytuacji pogarszających się notowań dojdzie do wniosku, że trochę chaosu nie zaszkodzi, że wprowadźmy zupełnie nowy wątek, rozchwiejmy wszystko, a może z tego wyjdzie mocniejsza nasza pozycja. Zdezorientujemy przeciwników, pozamieniamy role, zrobimy wielką rekonstrukcję, ale myślę, że najwcześniej, gdyby coś takiego w ogóle miało nastąpić, to najwcześniej za może półtora roku, zawsze jest ten problem, znów każdy rząd ma z tym problem, że jak się twierdzi, że rząd jest znakomity i świetny, przecież to samo było przy wymianach ministrów z Platformy Obywatelskiej, znakomici, świetni ministrowie, no genialni po prostu i dlatego zmieniamy. No zawsze jest to pytanie, no jak tacy świetni, to dlaczego ich wymieniać? I tutaj będzie to samo. Tu jest jeszcze jeden problem też ciekawy polityczny, mianowicie taki, że wszystkie badania pokazują, że PiS wygrywa wtedy, że PiS wygrywa przy niskiej frekwencji, to znaczy przy niskiej frekwencji wyborczej ten twardy, stały elektorat daje PiSowi zwycięstwo. Tak było tak naprawdę też w ostatnich wyborach, gdzie PiS zwyciężył tyleż dlatego, że jego właśnie wyborcy się zmobilizowali, co i dlatego, że zniechęcili się wyborcy drugiej strony, prawda? Którzy odpuścili, którzy mieli po prostu dosyć Platformy. To nawet to nie jest tak, że wyborca Platformy przerzuca się na PiS albo PiSu na Platformę, bo tak to nie działa. To działa raczej przez osłabienie tej drugiej strony, to znaczy jej poczucie takiego rozczarowania, zniechęcenia. No i teraz oczywiście to jest trochę tak, że na przykład przecież wybory w 2007 roku, które PiS przegrał, to tak naprawdę w sensie
nominalnym wygrał, tak? No bo więcej na niego głosowało Polaków niż w roku 2005, ale mniej, ponieważ druga strona się bardzo mocno zmobilizowała. W związku z tym efektem to jest oczywiście ryzyko takiego zarządzania przez chaos. Nigdy nie wiadomo, czy takie zarządzanie i taki nagły ruch tyleż może wzmocnić naszą własną stronę, co wzmocnić przeciwnika, który się nagle zmobilizuje. No, moim zdaniem jednym z istotnych powodów tego, co się wydarzyło w tej chwili, jeśli chodzi o sondaże, to jest właśnie, no jednak moim zdaniem, przegrana w Brukseli. Znaczy większość Polaków odebrało to, co się wydarzyło w Brukseli, jako prywatną walkę między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Nie zrozumieli tak naprawdę tych powodów, które PiS przedstawiał i uznali, że to w związku z tym było zwycięstwo złej emocji nad zdrowym rozsądkiem. I tutaj ta mobilizacja przeciwników stała się nagle większa niż poprzednio, więc to jest oczywiście ryzyko zarządzania przez chaos. Poza tym, natomiast z jedną rzeczą się zgadzam. PiS na pewno potrzebuje czegoś, co można by nazwać jakimś nowym otwarciem, prawda? Znaczy nowym otwarciem, no nie jakimś nowym programem, tylko tak się zastanawiam, co by to było, bo tak, główne programy socjalne już zostały... Nie ma pieniędzy. Żaden nowy program socjalny się nie da się go uruchomić. Powiem szczerze, to oczywiście przeze mnie przemawia może jakiś bardzo daleko posunięty sceptycyzm, ale przez tyle lat byłem przyzwyczajony do tego, że to się sprawdzało. Nie wierzę w to, żeby 10 kwietnia minister Macierewicz przedstawił tak szokujące dowody, żeby nagle stwierdzono, że faktycznie miał miejsce zamach i wszystko się, że tak powiem, przewróci. No, toczy się śledztwo sejmowe przed komisją Amber Gold, no, ale też tam zdaje się, że wiele rzeczy już zostało pokazanych, a i główny cel tej komisji, czyli Donald Tusk, jest dosyć bezpieczny, ponieważ chroni go immunitet szefa Rady Europejskiej. Więc tak naprawdę niewiele można mu tutaj zrobić. Więc zastanawiam się, to jest pytanie otwarte, na czym ten nowy program, czy nowe otwarcie mogłoby polegać? Jedna drobna uwaga, jeżeli chodzi o komisję Amber Gold. Wielu komentatorów się spodziewało, że ona będzie równie spektakularna i będzie miała równie duży wpływ na opinię publiczną, jak niegdyś komisja do spraw afery Rywina. Potem było dużo komisji śledczych specjalnych, które nie porwały publiczności. No i ta jednak niestety też nie porwała, mimo że ona pokazuje rzeczywiście bardzo interesujące przykłady patologii w wymiarze sprawiedliwości, nawet momentami tragikomiczne, ale nie porwała. To też to już nie jest to samo, co było kiedyś przy aferze Rywina, więc to też nie może być ten czynnik nowego otwarcia. Prawda, ale ona nie porwała moim zdaniem dlatego, ponieważ większość odbiorców uznała, że tak powiem, cele komisji tak zostały już skonsumowane. To znaczy, przecież to, że afera Rywina budziła takie zainteresowanie, wynikało z tego, że przesłuchiwani byli ówcześnie rządzący, prawda? Komisja była trochę taką formą kontroli nad tymi, którzy rządzą. Natomiast teraz w sytuacji, kiedy opozycja już doszła do władzy, prawda, PiS ma większość i kontroluje wszystko, to komisja śledcza wyjaśniająca słabości i błędy poprzedników moim zdaniem nie ma szansy być takim zapłonem realnym, no bo ludzie uważają, że ci, co, że tak powiem, już nagrzeszli, tak zostali ukarani, bo zostali odsunięci od władzy. Oczywiście rzecz dotyczy kwestii systemowych, tych wszystkich urzędników, no ale powiedzmy sobie, te występy niższych rangą urzędników wojewódzkich nie cieszą się specjalnym zainteresowaniem ogółu Polaków. A jeśli mówimy o rekonstrukcji, to jaki jest realny jej termin? No bo do świąt wiemy, że nie. No i czy jest w ogóle możliwość, że tej rekonstrukcji nie będzie? Że nawet nie tyle, że nie będzie, że będzie płytka, jak mówi marszałek Karczewski, ale że w ogóle jej nie będzie. Zwracam uwagę, że marszałek Karczewski w wypowiedzi, do której się pani odwołuje, nie powiedział, o których świętach myśli. W związku z czym nie wiemy, no tak, kiedy by to miało ewentualnie nastąpić. Nie, ja tak jak powiedziałem, jeżeli będzie jakaś rekonstrukcja w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy roku, no to raczej będzie bardzo płytka, to myślę, wymiana jednego, może dwóch ministrów, więcej raczej nie. Natomiast coś poważniejszego, jakiś poważniejszy ruch, to stawiałbym, że dopiero w perspektywie wyborów 2019 roku. Tak, ja też się nie spodziewam. Znaczy, ja nie spodziewam się tej rekonstrukcji, bo z całej tej naszej analizy sytuacji wygląda, że bardzo trudno sobie wyobrazić, jak ona miałaby, na czym miałaby ona polegać. No, można by sobie wyobrazić oczywiście, że Jarosław Kaczyński sam zostaje premierem, ale myślę, że do tej pory on sobie uważa, że sobie bardzo dobrze radzi właśnie jako taki ktoś, kto jest spaja i kontroluje różne inne środki władzy i nie sądzę, żeby chciał z tej funkcji zrezygnować.
Być może, nie mówiąc już o tym, że no, gdyby patrzeć po rankingu zaufania społecznego, no to nie sądzę, żeby akurat Jarosław Kaczyński jako premier miał wnieść tą nową falę poparcia dla PiS-u. Nic na to nie wskazuje. Bardzo byłoby to zaskakujące, ale nie wiem oczywiście, co się wydarzy, bo a nuż nagle się okaże, że te sondaże się, nie wiem, przewrócą i tak jak teraz jest niewielka przewaga, ale jednak cały czas PiS-u, to nagle będzie strata, prawda? I wtedy na przykład co się może pojawić? Mogą się pojawić ruchy odśrodkowe, to mieliśmy wielokrotnie z tym do czynienia. Jednak PiS jest formalnie, znaczy jest koalicją, prawda? Po pierwsze. Po drugie, są tam różne grupy, które już jedna będzie grała na przykład, nie wiem, na prezydenta, ktoś inny będzie grał na Antoniego Macierewicza, czyli to teoretycznie jest możliwe, ale wydaje mi się, że to jest wciąż jeszcze bardzo daleka perspektywa i możliwa tylko pod jednym warunkiem: stałego, długiego spadku w sondażach a na razie nie sądzę, żeby to było możliwe, ponieważ też bardzo słaba jest opozycja, o której my tutaj praktycznie nie dyskutujemy, a no, przy wszystkich błędach czy słabościach rządu, jak wyobrazimy sobie, żeby tym nowym rządem miał kierować Grzegorz Schetyna, no to ja tu jakiejś jego specjalnej wyższości nad Beatą Szydło nie dostrzegam.